Paradoksalnie, będąc dość wrażliwym człowiekiem, prowadzę w internecie kanał na temat wszystkiego, co straszne. Przez właśnie ten drugi fakt, na przestrzeni kilku lat w internecie zobaczyłem rzeczy, których nawet nie spodziewalibyście się tutaj znaleźć. Rzeczy, które przez ten drugi fakt wpłynęły na mnie do tego stopnia, że nigdy nie będę już postrzegał internetu w tych samych kolorowych barwach, co jakiś czas wcześniej. Cześć, jestem Mondor i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym po tych kilku ostatnich trochę większych, mocniejszych filmach, którym poświęciłem naprawdę mnóstwo czasu, pora na coś lżejszego. Od dziś przez kilka najbliższych materiałów będę wam opowiadał o rzeczach w sposób, w jakim opowiadałem o nich jeszcze w 2019 roku, bo nie ukrywam, brakuje mi tego formatu i miło mi co jakiś czas do niego wrócić. Zatem właśnie dzisiaj przygotowałem dla was kilka rzeczy, których lepiej nie wpisywać w Google, których lepiej nie googlować, z racji, iż całkiem niedawno otrzymałem takową propozycję. Zatem, moi drodzy, jeszcze nim zaczniemy, proszę zostaw kciuka w górę pod tym filmem, a jeżeli jesteś tutaj nowy, to zasubskrybuj ten kanał. Umówmy się tak, że jeżeli ten film do północy wbije 1300 ocen pozytywnych, to kolejne filmy tego pokroju będą pojawiały się już w najbliższych dniach. Jeszcze raz przypominam o zostawieniu subskrypcji, ponieważ dobijemy 70 tysięcy widzów, a tymczasem, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść kilku rzeczom, których lepiej nie wpisywać w Google. Morderstwo na farmie Hinterkaifeck. Szczerze powiedziawszy, tematy niewyjaśnionych zbrodni zawsze niezwykle mnie ciekawiły. Zawsze jest tutaj ta dawka tajemnicy. Kto zabił? Kto jest odpowiedzialny za zbrodnie? Jakie miał motywy, a przede wszystkim kim był? Jaka jest jego tożsamość? Jeszcze ciekawiej robi się, kiedy owa sprawa miejsce miała na pewnej farmie, na totalnym odludziu. Nie wiem jak dla was, ale kiedy wyobrażasz sobie jesienny krajobraz pewnej farmy skąpanej w mgle, z miejsca przypominają mi się te wszystkie niepokojące historie. Druzgocąca historia, która wydarzyła się na farmie Hinterkaifeck, miała miejsce 31 marca 1922 roku. Hinterkaifeck jest położony niespełna 70 km od Monachium. Ofiarami padło tutaj 6 osób, 6 mieszkańców farmy. Para dziadków, ich 35-letnia córka wraz z 2 córkami, a także pokojówka. Sprawy niekorzystnego obrotu poczęły nabierać jeszcze kilka dni przed popełnieniem zbrodni. Dziadek gospodarstwa, Andreas, powiedział pewnego dnia sąsiadom, iż zauważył tajemnicze ślady stóp na śniegu, ciągnące się od lasu do jego stodoły. Stwierdził także, iż w śniegu odnalazł gazetę, której nie znał, słyszał kogoś poruszającego się po strychu, a także w tajemniczych okolicznościach klucze do domu zniknęły. Co więcej, poprzednia pokojówka rzuciła pracę, ponieważ stwierdziła, iż farma jest nawiedzona. Policjanci prowadzący tutaj śledztwo stwierdzili, iż każdy z członków rodziny został w jakiś sposób zwabiony do stodoły, gdzie następnie zamordowany został Killowem. Sprawca do dzisiaj nie został złapany, a z pewnością to, co tego dnia wydarzyło się na farmie Hinterkaifeck, było istnym koszmarem, z którego jednak nie mógłbyś się przebudzić. A jeżeli ty nie chcesz poznać dokładniejszych szczegółów tego koszmaru, lepiej nie wpisuj Hinterkaifeck w wyszukiwarkę Google. Od niebagatelnie poważnej sprawy przejdźmy do czegoś w cudzysłowie lżejszego. Faces of Death. Jest to seria kontrowersyjnych filmów, które zablokowane zostały w aż 46 krajach. Oblicza śmierci, bo tak przetłumaczyłbym ten tytuł, to seria filmowa składająca się z 4 części. Część oficjalnego opisu na Wikipedii mówi o tym w następujący sposób.
Na stole operacyjnym bezimienny pacjent przechodzi operację na otwarte serce. Patolog Francis B. Gross mówi widzowi, że dzięki powracającym snom zainteresował się przejściowymi okresami życia i śmierci. Zebrał materiał filmowy z kilku części świata, starając się lepiej zrozumieć i przestudiować wiele oblicz śmierci. W Meksyku Gross uchwycił zmumifikowane zwłoki, a także nagrał nagranie walki psów pomiędzy dwoma pitbullami. Następnie przygląda się naturalnym drapieżnikom z amazońskiego lasu deszczowego i sposobom pokazany jest również film przedstawiający złamie wyżej na ich przez gości bankietu. Mężczyzna zostaje zabity przez aligatora, co Gross nazywa gwałtownym odwetem. Stworzenie, które cierpi z powodu nieustannych nadużyć ze strony ludzkości. Już w trakcie czytania tego burzliwego opisu przeszły mnie ciarki. Myślę, że jest to rzecz, której na pewno żaden z nas nie powinien wpisywać w Google. Pora raz jeszcze rzucić na sprawę, która wydarzyła się naprawdę. 24 grudnia 1945 roku. W tę, o ile mogę użyć tego słowa, feralną wigilię, należący do rodziny Sodderów dom znajdujący się w Fayetteville w Wirginii Zachodniej spłonął w tajemniczych okolicznościach. Rodzina składała się z 12 osób, ojca George'a, matki Jenny oraz 10 dzieci, z których 9 w dniu tragedii znajdowało się w domu. Rodzice z zaledwie 4 dzieci opuścili dom w trakcie pożaru, a co stało się z pozostałą 5? Tajemniczo zniknęły. 10 najstarszy syn był już dorosły i mieszkał poza domem rodzinnym. Poważnie, już nikt nigdy ich nie widział. Z czasem doszło do stworzenia teorii, iż zostały porwane, że zaginęły i cały czas żyją. W latach 50. poczęto stawiać olbrzymie billboardy informujące o zaginięciu 5 dzieci. Zburzone zostały w latach 80. To, co wydarzyło się w tę feralną wigilię, z pewnością na stałe utkwiło w pamięci wielu osób. Tylko pozostaje pytanie, co tak naprawdę tam zaszło? A na sam koniec pozostawiłem rzecz, której tematu unikałem przez ostatnie kilka miesięcy. Otóż od jakiegoś czasu prosiliście, bym wypowiedział się na temat witryny internetowej kamke.net. Prawdopodobnie słowa te zostaną wypikane, nałożę tutaj cenzurę, gdyż nie jestem pewien, czy algorytmy YouTube'a lubią o nim słuchać. Zatem w razie czego wiecie, o co chodzi. Jeżeli miałbym opisać to chore gówno jakimiś normalnymi słowami, powiedziałbym, iż jest to Rickroll nowych czasów. Rickroll przyniesiony na znacznie wyższy poziom, który przekracza wszelkie ludzkie granice. Według Know Your Meme strona powstała 23 kwietnia 2019 roku. Jest totalnie niebezpieczna dla życia oraz NSZW. To chyba mówi wszystko. Kiedy wspomniałem, iż całość działa jak Rickroll, to tak, sam kiedyś dałem się na to nabrać i szczerze żałuję. Nawet ja. Choćby nie wiem, co mogło się stać, nawet za ten karton lodów ekipy, proszę was, nie wchodźcie tam. I tak zdaję sobie sprawę, iż w tej chwili otwierasz komputer i w przeglądarce wpisujesz nazwę strony, to jeszcze raz proszę, opamiętaj się, nie rób tego. Jest to chyba jedna z najokropniejszych rzeczy, jakie spotkałem w internecie i trochę boli mnie, że tak wiele osób o tym wie i cały czas używa tego jak podstępnego Rickrolla. Jeszcze raz bardzo proszę, nie wchodźcie tam i nie próbujcie prankować tym innych osób. Jeżeli chcecie już tego użyć, powstrzymajcie się i wyślijcie tego oklepanego Rickrolla. Bardzo proszę. Nie ukrywam, to był mocny materiał i mam nadzieję, że wam się spodobał. Mam także nadzieję, że za bardzo nie namieszałem wam we łbie tym chorym gównem, które pokazałem. Jeżeli ten materiał ci się spodobał, to proszę zostaw pod nim kciuka w górę, żebym mógł się gdzieś tam dalej pozycjonować oraz subskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem. A jeżeli chciałby jeszcze dorwać mnie gdzieś coś kiedyś w internecie, popisać ze mną czy coś, to serdecznie zapraszam cię na mojego Instagrama, Twittera oraz Snapchata, a przede wszystkim na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie aktywny jestem niemal codziennie i każdego dnia możesz ze mną na chillku opisać.
Jeżeli chciałbyś jakkolwiek wesprzeć moją pracę, to zapraszam Cię do dołączenia do wspierających tego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło i bardzo doceniam wszystkich, którzy zdecydowali się na wykupienie jakiegokolwiek poziomu wspierania. A tymczasem słowem końca chciałbym jeszcze pozdrowić następujące osoby. Michało505 oraz Ziewok, pozdrowienia są do Was, serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Jeżeli Ty także chcesz zostać pozdrowionym w kolejnym materiale, to proszę daj mi o tym znać w komentarzu na dole. Tymczasem to już tyle na dzisiaj ode mnie, do usłyszenia w kolejnych filmach, kłaniam się nisko, mówi do Was Mondar i pamiętajcie, że chore gówno to chore gówno. Nie wchodźcie na kekmy i nie pytajcie wujka Google o te wszystkie dziwne rzeczy, o których dziś powiedziałem. Kochajmy się wszyscy, do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło, miłego dnia, cześć!